Popatrzmy na próbę Słoweńca. Na razie Słoweńcy fenomenalnie walczą o miejsce na podium. Team Toro i Peter Preetz. Gdzie on wylądował? Z upadkiem niestety, ale to jest, proszę Państwa, chyba w okolicach rekordu skoczni Hario Lego. 225,5 metra, przypomnę ten rekord. A teraz taki sam właśnie wynik uzyskuje Peter Preetz. 225,5 metra reprezentanta Słowenii. Niesamowity. Niesamowity. Wiatr mocno podnarty, ponad 1,5 metra na sekundę. Zdaje się, że służby medyczne nie będą miały pracy ze Słoweńcem. Nic poważnego mu się nie stało. Złamał nartę, to widzieliśmy na pewno, ale chyba nie odniósł żadnej kontuzji, na szczęście. Ale niesamowite historie. Piotr Żyła, 217 metrów, nie ustał tego skoku, wywrócił się. Teraz Peter Preetz, 225,5 metra. 25,5 punktu odjęte za wiatr i za belkę startową. Noty sędziowskie oczywiście takie jak dla Piotrka Żyły, 9, 9,5, 1 dziesiątka. No ale mimo wszystko Słoweńcy są na prowadzeniu. No tak, tutaj starał się ratować, aby minimalizować obrażenia Peter Preetz. Zrobił to bardzo dobrze. I dzięki takiej właśnie reakcji na to lądowanie nic mu się nie stało. 225,5 metr. Niesamowite. No i co teraz z belką startową? Wiatr był 1,5 metra na sekundę z dołu skoczni. Teraz obniżona jeszcze do 14 belki startowej przed skokiem Ryszarda Freitaga.